Dzień dobry, witam Was na kanale Piekła nie ma. Dzisiaj znowu pochylimy się nad sprawą, która wydarzyła się niedawno, na początku 2022 roku i która swój finał miała praktycznie kilka miesięcy temu, na końcu roku 2023. Tym razem jednak sprawa dotyczy młodej dziewczyny z Irlandii, która nie spodziewała się, że jej poukładane i szczęśliwe życie skończy się tak szybko i w tak brutalny sposób. Ale co stało się z Aisling Murphy w środku dnia w miejscu pełnym ludzi? Przekonajcie się sami. Aisling urodziła się 6 lipca 1998 roku w Blue Ball, niedaleko Tullamore. Była najmłodszym dzieckiem Raymonda i Kathleen, miała brata oraz siostrę. Pomiędzy 2011 a 2017 uczęszczała do katolickiej szkoły dla dziewcząt, a później zapisała się do koledżu w mieście Limerick. Tę szkołę ukończyła w 2021 roku i oficjalnie została nauczycielką klas pierwszych. Zatrudniła się w lokalnej szkole i tam pracowała od marca 2021 roku aż do swojej śmierci. Jej rodzice interesowali się tradycyjną muzyką irlandzką, jej ojciec grywał nawet w zespołach, i też sama Aisling od najmłodszych lat grała na skrzypcach i na blaszanym gwizdku. Występowała w całym kraju na festiwalach muzyki tradycyjnej, grała z Narodową Orkiestrą, której nazwy nawet nie będę próbowała wymówić, i wcześniej też reprezentowała swój college, także była bardzo zainteresowana irlandzką muzyką. Sprawiała jej ona dużo radości i lubiła poświęcać na to swój czas. Aisling od ponad 5 lat pozostawała też w związku z Ryanem. Ona i Ryan poznali się, gdy mieli bodajże po 14 lat i wtedy już byli nawet przez chwilę parą, ale później rozstali się i wrócili do siebie, gdy byli nieco starsi. Jeśli chodzi o jej życie miłosne, to cały ich związek opisywany jest jako bardzo spokojny, bardzo fajny. Para darzyła się ogromnym uczuciem, szanowała się wzajemnie i często rozmawiała o wspólnych planach na przyszłość. Był 12 stycznia 2022 roku. Aisling dopiero co skończyła pracę w szkole, która znajdowała się 8 km na północny zachód od Tullamore. Z pracy wyszła o 14.30, o 14.37 kamera zamontowana na parkingu zarejestrowała jej samochód, gdy opuszcza szkolny parking. Około godziny 15 postanowiła pójść pobiegać wzdłuż Wielkiego Kanału. Za tym nie kryje się nic niezwykłego. Kobieta lubiła biegać, była wysportowana, interesowała się fitnessem. Cała trasa jej biegu jest bardzo popularna wśród biegaczy, wśród rowerzystów i wśród spacerowiczów. Matka Aisling wyznała później, że nie chciała, by córka tego popołudnia wychodziła. Miała jakąś taką matczyną intuicję, złe przeczucie, ale Aisling odpowiedziała tylko, że ma 23 lata i że da sobie radę. No i od tego momentu, od tej 15, nie minęła nawet godzina, gdy policja otrzymała telefon od zaniepokojonych przechodniów. Chodziło o Aisling. Kobieta ostatni raz została uchwycona przez kamery monitoringu o 14.55. Ostatnią osobą, która widziała ją żywą, była kobieta, która wyszła na spacer ze swoim psem. I ta kobieta zamieniła z Aisling kilka słów, gdy Aisling głaskała jej pupila. Dane z zegarka, który kobieta miała na ręku, pokazują, że o 15.16 przekroczyła most, który znajdował się na trasie. I do tego momentu, do tego mostu, przebyła jakieś 3 km. Następnie skręciła na zachód z powrotem w kierunku domu.
Zaledwie 5 minut później o 15:21 jej zegarek zarejestrował nieregularną aktywność. O 15:27 tętno Ashling gwałtownie spadło, a o 15:31 urządzenie przestało rejestrować bicie serca. Zegarek kobiety sugerował, że padła ona ofiarą brutalnego ataku. Ale co faktycznie miało miejsce? Co się stało? Świadkami całego zdarzenia były dwie kobiety, które również tego dnia wyszły pobiegać. One zresztą także były nauczycielkami szkoły podstawowej. Kobiety ćwicząc usłyszały najpierw dźwięk łamanych gałęzi i zauważyły, że niedaleko tego miejsca, z którego dobiegał ten dźwięk, leży rower. Początkowo pomyślały, że może ktoś spadł i potrzebuje pomocy, zaczęły więc wołać i przemieszczać się w kierunku ścieżki. W pewnym momencie, gdy podeszły wystarczająco blisko, zobaczyły rów, a w rowie niezidentyfikowanego mężczyznę, który pochylał się nad kobietą. Kobieta ta nie krzyczała, ale próbowała się wyrywać i machała nogami. Dwie kobiety zaczęły krzyczeć, powiedziały, że dzwonią właśnie na policję, nie podchodziły jednak bliżej, a mężczyzna krzyknął do nich tylko, że mają się od niego odsunąć i zostawić go w spokoju. Problem w tym wszystkim był jeden i to duży. Kobiety nie miały ze sobą telefonów. Po prostu nie wzięły ich, gdy ze sobą wyszły. Postanowiły więc pobiec po pomoc. Dobiegły do mostu, o którym wspomniałam wam wcześniej, i zaraz za tym mostem spotkały dwóch rowerzystów. Mężczyźni ci od razu pojechali na miejsce, ale sprawcy całego zdarzenia już nie było. Kobiety natomiast dalej biegły. Dobiegły do najbliższego domu i tam zawiadomiły policję. Na policję zadzwonił też jeden z rowerzystów. Ci rowerzyści to byli mężczyźni i gdy oni znaleźli się na miejscu zdarzenia, szybko dojrzeli ciało kobiety leżące w rowie. Jej twarz przykrywały brudne od błota włosy, a na całym ciele było sporo krwi. Jeden z rowerzystów, tak jak już wspomniałam, zadzwonił na policję i to była godzina 15:34. Dwóch policjantów przybyło na miejsce zdarzenia 10 minut później. Początkowo to oni rozpoczęli reanimację, a o 15:49 zgłoszenie przyjęli ratownicy medyczni i oni dojechali na miejsce o 15:56. Ashling została wówczas przeniesiona z rowu na ścieżkę. Reanimacja trwała jeszcze 10 minut, ale jej życia nie udało się uratować. Dodam jeszcze tylko, że gdy kobietę przenoszono, to ratownik medyczny zaobserwował na jej szyi po prawej stronie liczne otwarte rany, ale do tego jeszcze sobie wrócimy. Akcję ratowniczą oficjalnie zakończono o 16:15, a o 17:34 wyznaczono obszar, który uznano za miejsce zbrodni. O 17:54 zakończono oficjalną identyfikację Ashling. Autopsja wykazała, że kobieta miała 11 ran kłutych, głównie właśnie po prawej stronie szyi. Jej krtań została uszkodzona do tego stopnia, że kobieta nie była w stanie wydobyć z siebie ani jednego dźwięku, nie była w stanie krzyczeć. Dlatego też te kobiety, które ją pierwotnie zauważyły, nic nie słyszały, nie słyszały wołania o pomoc. Patolog sądowy stwierdził też, że na szyi kobiety widoczne są ślady przypominające ślady po duszeniu, ale nie mógł tego stwierdzić ze stuprocentową pewnością. Ashling miała rany szarpane na dłoniach i palcach, co sugerowało, że próbowała się bronić. Ustalono też, że próbowała się bronić przy pomocy kluczy, ale nie dała napastnikowi rady. Oficjalną przyczyną śmierci było zatrzymanie akcji serca, które zostało spowodowane dużą utratą krwi. Na miejscu zbrodni odnaleziono telefon Ashling, okulary przeciwsłoneczne, a także charakterystyczny rower. I w tym momencie tak na dobre przechodzimy do śledztwa. Jak już wam wspomniałam, napastnika nie odnaleziono, nie było go na miejscu, gdy rowerzyści dojechali w miejsce, w którym leżała Ashling. Nie było go też, gdy policja przeszukiwała teren.
Pierwszą rzeczą, jaką postanowili zrobić śledczy, była rozmowa z każdym, kto tego dnia był na ścieżce i kto mógł cokolwiek widzieć. Następnym krokiem było odnalezienie nagrań z kamer monitoringu i przez całe śledztwo zabezpieczono aż 25 tysięcy godzin materiału filmowego. I na tych wszystkich nagraniach policja odnalazła kilka ciekawych fragmentów. W dniu morderstwa Aisling na nagraniach widać mężczyznę jeżdżącego na rowerze pomiędzy 12.25 a 14.05 w różnych miejscach po Tullamore. Rower z nagrań pasował do tego odnalezionego na miejscu zbrodni. Mężczyzna na nagraniu był natomiast ubrany w czarną bluzę bez kaptura i czarne spodnie dresowe. Mężczyzna poruszający się na rowerze podążał za dwiema innymi kobietami przez te dwie godziny, na których widać go na różnych nagraniach. Materiał z monitoringu pokazał, jak jechał on powoli za kobietą o imieniu Beata Borowska, gdy ta szła do Tesco około godziny 13.38. Gdy weszła do sklepu, to mężczyzna odpuścił i zaczął śledzić kobietę o imieniu Anne-Marie Kelly, gdy ta spacerowała akurat z psem. Kobieta szła wzdłuż kanału, doszła do mostu i tam natknęła się na większą grupkę ludzi i mężczyzna po prostu odpuścił i zawrócił. Następnego dnia, 13 stycznia 2022 roku, zaledwie dzień po zbrodni, policja doczekała się przełomu. Tego wieczoru 33-letni mężczyzna imieniem Joseph Puszka został przyjęty do szpitala St. James w Dublinie z obrażeniami brzucha. No dobrze, to powiedzmy może sobie kilka słów o Josephie. Kim był, co robił w Irlandii? Joseph lub Józef Puszka urodził się w maju 1990 roku. Dorastał w Łuczywnie, miejscowości wypoczynkowej w północnej Słowacji. Mieszkańcy, którzy pamiętają go z jego lat młodości, opisują go jako grzecznego chłopca z normalnej rodziny. W wieku 16 lat opuścił szkołę średnią i wyjechał do pracy i pracował w Bratysławie. Następnie mieszkał w Czechach, tam pracował na budowach, głównie mieszkał wówczas w Pradze. W 2013 roku wraz z żoną i dwójką dzieci przeniósł się do Irlandii, gdzie mieszkali już inni członkowie jego rodziny, rodzice oraz bracia. Joseph z żoną początkowo mieszkali w północnej części Dublina, a później przeprowadzili się do Tullamore i to był rok 2015. Mieli jeszcze trójkę dzieci urodzonych w późniejszych latach już w Irlandii. Jedno z tych dzieci urodziło się jeszcze w Dublinie, a dwa pozostałe już w Tullamore. W chwili morderstwa mieszkał 5 km na południowy zachód od tej miejscowości i dom dzielił łącznie z rodziną składającą się z 23 osób. Był bezrobotny i pobierał rentę. Nie miał prawa jazdy i zazwyczaj podróżował autobusem albo właśnie rowerem. Nie był nigdy wcześniej skazany za przestępstwa z użyciem przemocy, chociaż był osobą, którą policja swego czasu się interesowała w związku z dwoma innymi napaściami na kobiety. Jeden incydent miał miejsce w Pradze, drugi w Wielkiej Brytanii. Na kilka tygodni przed atakiem na Aisling zaczął też korzystać z aplikacji randkowych i z tego, co później wyszło, to robił to oczywiście za plecami swojej żony. Ale wracając do naszego głównego tematu, to 13 stycznia mężczyzna stał się oficjalnie pierwszym podejrzanym w sprawie morderstwa Aisling. Tego dnia dwaj funkcjonariusze prowadzili dochodzenie w sprawie podwójnego incydentu tknięcia nożem w miejscowości Blanchardstown. I wówczas do szpitala przewieziono mężczyznę, Josepha, i początkowo uważano go za potencjalną trzecią ofiarę tego zdarzenia. Mężczyzna, zidentyfikowany później jako Puszka, stwierdził, że poprzedniego dnia znajomy zawiózł go z Tullamore do Dublina, a następnie on już sam pojechał taksówką ze stacji do Blanchardstown, gdzie planował spotkać się z kobietą na randkę
ale został zaatakowany przez dwóch mężczyzn. Stwierdził, że jeden z tych mężczyzn powalił go na ziemię i trzymał, a drugi go dźgał. Twierdził też, że zadrapania na jego twarzy, głowie i ramionach powstały w wyniku ciągnięcia go po ziemi podczas tej napaści. Policjantom już wtedy kilka detali się nie zgadzało. Te zadrapania w ogóle nie przypominały takich powstałych przez szarpanie kogoś czy przecieranie kogoś po ziemi. I w związku z tymi wszystkimi odkryciami i z tym, że zabójstwo Aisling było naprawdę głośne, to postanowili skontaktować się ze swoimi kolegami z Departamentu Tullamore. W nocy też 13 stycznia Puszka przeszedł operację, która zakończyła się mniej więcej o godzinie 22:45. Podczas tej operacji lekarze stwierdzili, że mężczyzna nie doznał żadnych poważnych obrażeń. Następnego dnia, czyli 14 stycznia, dwóch detektywów przesłuchało go jeszcze w szpitalu i to przesłuchanie odbywało się przy pomocy tłumacza, bo Joseph rozmawiał w języku angielskim, ale jego znajomość była mocno ograniczona, tak to nazwijmy. Mężczyzna został poinformowany, że jest podejrzanym w sprawie morderstwa Aisling, a na zadawane przez śledczych pytania odpowiadał różnie. Zapytany o rower, powiedział, że owszem, posiada, ale rower został skradziony 2 tygodnie temu, jednak nigdzie tego nie zgłaszał. Podczas przesłuchania też był wyraźnie zdenerwowany, cały się trząsł. Do godziny 18:00 funkcjonariusze otrzymali nakaz skonfiskowania jego ubrań i telefonu. Mniej więcej w tym momencie Joseph zwrócił się do tłumacza i poprosił, by ten wszystko dokładnie po nim powtórzył. Joseph w tym momencie postanowił przyznać się do morderstwa. Powiedział wówczas, że nie chciałby tak się stało, powiedział, że nie zrobił tego celowo, zobaczył dziewczynę, podszedł, użył noża, ona spanikowała, on spanikował. Następnie wskazał na swój brzuch i przyznał, że to też zrobił sobie sam. Policjanci byli trochę zaskoczeni takim obrotem sprawy, nie spodziewali się chyba przyznania do winy tak szybko i może sami też nie byli jeszcze wtedy do końca pewni, że to Joseph jest sprawcą. Joseph został na tym etapie też poinformowany, że ma prawo do prawnika. 18 stycznia został wypisany ze szpitala, było to w ogóle w dzień pogrzebu Aisling i został od razu aresztowany. 19 stycznia został oskarżony o morderstwo i wtedy też upubliczniono o nim wszystkie informacje, które teraz Wam mogłam przedstawić. 25 kwietnia 2022 roku Centralny Sąd Karny wyznaczył termin rozprawy na 6 czerwca 2023, ale proces się opóźnił, ponieważ prokuratura potrzebowała dodatkowego czasu na ustosunkowanie się do opinii biegłego obrony. Proces koniec końców ruszył 17 października 2023 roku. Powołano ławę przysięgłych, która składała się z 3 kobiet i 9 mężczyzn. I co tutaj jest bardzo ciekawe, to mimo tego wcześniejszego przyznania się do winy, tego co powiedział policjantom, to podczas procesu Joseph postanowił nie przyznawać się do winy. Oczywiście podczas procesu ława przysięgłych zapoznała się z dowodami z kamer monitoringu, zostały im przedstawione informacje z zegarka kobiety i dowiedzieli się, że pierwotnie Joseph do zarzucanego mu czynu się przyznał. Pokazano dowody w postaci odcisków palców i dowody DNA. Dowody DNA były w tej sprawie bardzo ważne, bo potwierdziły one, że to DNA Josepha znajdowało się na kierownicy znalezionego roweru, a na siodełku znaleziono odciski palców. Co więcej, jego DNA wykazało zgodność 1 do 14 tysięcy z męskim DNA znalezionym pod paznokciami Aisling. Prokuratura twierdziła, że dowody pokazujące jego winę są przytłaczające. A jeżeli chodzi o obronę mężczyzny, to wyglądała ona następująco. Sam Joseph twierdził, że nieznany mężczyzna w masce 3-krotnie dźgnął go nożem w brzuch, zanim zabił Aisling. Sam Joseph natomiast próbował kobiecie pomóc, ale później opuścił miejsce zdarzenia, ponieważ był zestresowany i przestraszony całą sytuacją. Twierdził też, że nie pamięta jak i dlaczego przyznał się policjantom do winy.
Obrona argumentowała też, że Joseph w szpitalu był pod wpływem silnie działających leków, co zdaniem biegłego mogło mieć wpływ na jego ocenę sytuacji i przyznanie się do winy. Inny ekspert jednak temu stwierdzeniu zaprzeczył i zaznaczył, że Joseph dostał tak niewielką dawkę, że do momentu, w którym rozmawiał z policjantami, w jego systemie już praktycznie nic nie było. 9 listopada 2023 roku, po trwającym ponad 3 tygodnie procesie, ława przysięgłych po obradowaniu przez niecałe 3 godziny wróciła z jednomyślnym wyrokiem skazującym. W przemówieniu, które miało miejsce przed sądem po ogłoszeniu wyroku, brat Ashling podziękował ławie przysięgłych za cierpliwość i za tak rzetelne przyłożenie się do tego niezwykle trudnego procesu. Powiedział, że jego siostra stała się ofiarą niezrozumiałej przemocy i stwierdził również, że cały proces nie przywróci kochanej Ashling ani nie uleczy ran rodziny. Dodał jednak, że cała rodzina odczuwa ulgę, że ten wyrok zapewnił chociaż jakąś sprawiedliwość. Dodał też, że wyrok był konieczny, by ten zły potwór nigdy nie skrzywdził żadnej innej kobiety. 17 listopada 2023 roku Joseph Puszka został skazany na dożywocie. W swoich uwagach jednak sędzia Tony Hunt skrytykował ograniczenia w zakresie wymierzania kary, jakie obowiązują w irlandzkich sądach. Joseph będzie mógł ubiegać się o zwolnienie warunkowe po upływie 12 lat i sędzia nie miał na to żadnego wpływu. To już koniec na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie tego odcinka. Zachęcam Was do zasubskrybowania kanału i zostawienia łapki w górę. Do usłyszenia następnym razem.